Witam panie, panów i zombiaki. Czas rozjechać jakieś flaki. Ripping? O, co to jest ripping? Może zobaczymy. Nie wiem. Trzeba sprawdzić. Wszystko po kolei. Widzimy światełko. O, oh yeah. Ale ładnie te kolce wychodzą. Dobra. Ej, laska, nie teraz. Sobie najpierw pojeździmy. Co trzeba zrobić? Pozbierać artefakty. Show must go on. 3, 2, 1. Idziemy. Raz, dwa. Jedziemy, jedziemy. Dobra. Gdzie można? Dobrze. Wow. Ale strzała. Teraz zakręcamy. Pięknie. O, ja chcę wjechać. Pięknie. Idziemy. O, tam był blokady? Ładnie. Wow. No i dopalacz. O, dupa. Sterowanie. Że jest takie bardziej arcade'owe. Symulaty raczej bym to nie szukał. Bardzo dobrze się jeździ. Słyszałem w sumie dużo negatywnych opinii na temat tej gry. A tam jakoś nie narzekam. Nie pamiętam, żebym tędy jechał, ale... Wow, ładnie. Gra na rynku amerykańskim wyszła pod tytułem Armageddon Rider. I w sumie na PS-ie trójce, na PlayStation 3 wygląda znacznie lepiej. O, ale ładnie. Szkoda, że nie wyszło jakieś patche do tej wersji. O nie. Jedziemy, jedziemy. Ale 37 sekund. Dobra. Dobra, dobra. Idziemy. Kategoria C, no nie. Idziemy, maksymalnie. Dam radę. Jestem. No kurwa. 11 sekund. No ja nie wiem, aha. Nie ma, mega. Ja maski mi ukradł, co za złodziej. Co za miasto. Wow, koniec. Wow, rekord, Tin! O, możesz ty. Daję mu B. Dobra, kończymy ten odcinek, będzie taki króciutki. Za chwilę nakręcę kolejny, może dam jeden po drugim i opowiem coś jeszcze. Siema, na razie, na gazie.